Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, tu Agnieszka, zapraszam do nagrania na wszystkich naszych kanałach. Dzisiaj cykliczne spotkanie z astrologią ewolucyjną i oczywiście z Bartkiem Sawickim. Bardzo cieszę się na to nagranie, Bartek nam fantastycznie daje informacje, wiedzę tego, co się dzieje aktualnie na naszym niebie, a jest teraz dużo wydarzeń, nagrywamy to spotkanie 2 sierpnia, kiedy jest właśnie takie jedno z najważniejszych spotkań planet na niebie, czyli Marsa, Urana i węzła północnego w byku, o którym Bartek nam opowie i wytłumaczy, czego możemy spodziewać się po tego typu energii, na co uważać, na co postawić i jak sobie z tym radzić i czego unikać. Oczywiście każdego miesiąca opowiada nam Bartek również o archetypie, w jakim właśnie się znajdujemy. I teraz jesteśmy w sezonie lwa, więc opowiemy o symbolice archetypu lwa i tego, co on dla nas znaczy. A wszystkich lwów serdecznie i gorąco na tym nagraniu pozdrawiamy i życzymy wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, oczywiście tych słonecznych lwów, ale każdy z nas przecież ma to słońce lwa i lwa gdzieś w swojej karcie nieba, mapie nieba i w jaki sposób ta energia archetypu lwa u niego się manifestuje. Więc korzystajmy z tej wiedzy i zapraszam na następne ciekawe nagranie z Bartkiem Sawickim. Cześć Bartku! Witam serdecznie, Agnieszko, jak się masz? Dobrze się mam, a jak ty się masz? Też dobrze. Dużo się dzieje ostatnio tutaj u mnie w życiu, ale jakoś sobie daję radę, jakoś sobie pokładałem wszystko i układam. Także no powoli. Właśnie, widzimy, że u ciebie nowy miesiąc i nowy miesiąc astrologiczny zaczął się w innym środowisku, bo jesteś w innym otoczeniu. Gdzie jesteś? No, na chwilę obecną na wschodzie Irlandii. Po prostu sobie, że tak powiem, no wystrzeliły mnie te aspekty astrologiczne końca lipca, początku sierpnia. Po prostu mnie trochę przeniosło. Aspekty i symbole astrologiczne to takie energie zmian i też gwałtownych zmian, czego jesteś świadkiem. Zwłaszcza teraz. Zwłaszcza teraz. Jeżeli mam odnieść to, co dzieje się na przykład u mnie teraz w życiu, no to jeżeli ktoś wie na przykład, jak działa Uran, jak działają energie uraniczne, to faktycznie mogą wprowadzić trochę chaosu w życie i po prostu trzeba z tą falą chaosu sobie serwować na niej, a nie opierać się. W sezonie lwa akurat, kiedy mamy ten chaos, to nie mamy trochę więcej siły i energii do tego, żeby temu sprostać? Myślę, że tak, że na pewno. No to jest taki znak, że włada właśnie siłą i potęgą takiego ludzkiego ego. Czyli i po prostu stawienia czoła przeciwnościom wszelkim i kryzysom życia. Czyli dużo zmian u ciebie, ale to było też z wyboru, co prawda z wyboru. No, okoliczności są takie, że dokonujemy pewnych wyborów dla naszych, bo tak czujemy, prawda? Tak jak czujemy sercem, że tak będzie jednak dla nas lepiej i to zrobiłeś. To znaczy u mnie akurat to jest tak, że ja może nie do końca wiem, czego chcę, ale wiem, czego nie chcę. Dokładnie, a to już dużo, prawda? Żeby wiedzieć, czego chcemy, najpierw musimy wiedzieć, czego nie chcemy. Super, dokładnie. To już dużo. Bartku, cieszę się na tą naszą kolejną cykliczną, comiesięczną rozmowę. Ja jestem po wakacjach, po urlopie, aczkolwiek jeszcze piękne lato w Kanadzie i zamierzam troszkę jednak zwolnić i dalej z niego korzystać, bo zima u nas jest długa i trzeba się nacieszyć właśnie tą pełnią lata, tą energią lwa, który jest w samym środku i w tej pełni obfitości światła, słońca i natury. Także dzisiaj będziemy rozmawiać o archetypie lwa, ale nagrywamy właśnie tą audycję w taki specyficzny dzień. Dzisiaj jest 2 sierpnia i pewnie nie ma przypadków, ale to chyba dzisiaj jest taki jeden z najważniejszych, najsilniejszych momentów tego roku i pewnie nam to wyjaśnisz, kiedy dochodzi naprawdę do takiego potrójnego, dużego, dynamicznego spotkania planet. To prawda. No ogólnie, co można powiedzieć o tym czasie, o przełomie lipca, sierpnia, to, że chyba mamy tutaj no, dwie planety, które są na maksa nieprzewidywalne w działaniu, na maksa silne, i jak widzicie, mogą wystrzelić człowieka w ogóle na drugi koniec kontynentu, czyli Mars i Uran.
I ogólnie Mars i Uran to są planety działania, moim zdaniem. Mars to jest po prostu działanie, które my czujemy. To jest nasza akcja, którą dokonujemy, akcja w kierunku tego, co chcemy, albo czego nie chcemy właśnie. Tak się złożyło, że właśnie pod koniec lipca te dwie planety, Mars i Uran, silnie wpływają na tak zwaną oś ewolucji, czyli na tak zwane Rahu i Ketu, potocznie mówiąc, zapożyczając te nazwy tych tak zwanych węzłów księżycowych z astrologii wedyjskiej. To jest tak zwana głowa i ogon smoka, Rahu i Ketu. Tak się złożyło, że no właśnie pod koniec lipca Uran, a w zasadzie to północny węzeł księżyca, tak zwany Rahu, czyli nasz kierunek ewolucyjny, on się zrównał, czyli wykonał koniunkcję z Uranem. Dlaczego tak, a nie odwrotnie? Ponieważ węzły księżycowe poruszają się szybciej niż Uran. Im zajmuje mniej więcej 18 lat, żeby odwiedzić każde dwa znaki zodiaku. One są zawsze w opozycji do siebie. Natomiast Uranowi zajmuje około 84 lat taki obieg po wszystkich znakach zodiaku, po wszystkich 12 znakach. Jemu aż 84 lata to zajmuje. No i tak się złożyło, że teraz no właśnie duży nacisk planet, czyli tego Urana i Marsa, jest położony na Rahu, który jest w byku obecnie. Można powiedzieć też, że to są, że ten archetyp byka jest czymś, co teraz jest taki jakby może nie za ścianą, czymś, co nie jest dostępne, ale czymś, co jest kierunkiem, w którym zmierzamy, którego do końca nie widzimy, ale powinniśmy tak jakby własną siłą te jakości archetypu byka, w którym jest właśnie ten północny węzeł, powinniśmy je w sobie kultywować. Czyli widzimy, że teraz dużo się dzieje też zaostrzenia ogólnie, jeżeli chodzi o sytuacje militarne i napięcie, prawda, w Tajwanie, pani Pelosi wybiera się czy już chyba nawet wybrała się w tamte strony. No, my dobrze wiemy, że USA i Chiny trochę mają ze sobą napięku, ponieważ są to dwa po prostu mocarstwa, przede wszystkim gospodarcze, które konkurują ze sobą o gospodarkę. I moim zdaniem my zobaczymy również od wejścia Plutona w znak wodnika, czyli 2023-2024, wydaje mi się, że zobaczymy troszeczkę taki wyścig o to, kto właśnie gospodarczo i ekonomicznie będzie miał kontrolę nad ogólnie kosmosem, nad przestrzenią kosmiczną. Także te dni, w których jesteśmy na chwilę obecną, Mars w byku, Uran w znaku byka, Rahu w znaku byka, to jest tak z perspektywy indywidualnej, takiej osobowej, to jest dosłownie trzymanie się tego, co jest nam najbliższe, tego, co jest materialne, tego, co jest namacalne, tego, co mamy w sobie. To jest taki wręcz wołanie o to, żeby uspokoić dramaturgię swojego życia. Takie mam wrażenie ja. Oczywiście można to różnie tłumaczyć, aczkolwiek jak popatrzymy sobie na południowy węzeł, czyli Ketu, w znaku Skorpiona, to są takie jakby Ketu reprezentuje takie sprawy, od których powinniśmy się oderwać. Może nie do końca oderwać, ale w które powinniśmy spojrzeć nową perspektywą, rzucić nowe światło. I ponieważ południowy węzeł jest w znaku Skorpiona, można powiedzieć, że no po prostu im dalej od konfliktu jesteśmy, tym lepiej na daną chwilę. Bo Skorpion sam w sobie jest archetypem, który wywołuje konflikt, nie tylko na zewnątrz, w życiu zewnętrznym, ale w nas, wewnętrznie. Czyli taki dystans fizyczny, ale też emocjonalny, tak? Tak, dokładnie. No i wiemy, co się dzieje w Polsce. Wiemy, że po prostu ta sytuacja ekonomiczna, no jakkolwiek politycy i media chciałyby to, prawda, zamaskować, to mi się wydaje, że my niestety jesteśmy w takim miejscu, że taką spiralą w dół troszeczkę idziemy troszeczkę. Jeżeli chodzi oczywiście o Polskę, ja nie mówię tutaj o całej, prawda, jakiejś globalnej sytuacji, tylko chociaż też no, nie zapawa to optymizmem wielkim. Polska jest wyjątkowo szarpana. No, Polska jest tak zwanym ogólnie krajem zderzakowym. Czyli jeżeli doszłoby do jakiegoś konfliktu, no to na przykład front, jeżeli byłby jakikolwiek konflikt, to front najprawdopodobniej będzie na
granicy rzeki Wisły. Czyli tak naprawdę te wschodnie tereny od Wisły no, mogą służyć, jeżeli oczywiście by coś takiego się wydarzyło. Ja nie mówię, że coś takiego, prawda, będzie miało miejsce. Nie chcę tutaj czarno wróżyć, ale no, nie oszukujmy się, sytuacja jest napięta. Jesteśmy tak naprawdę bliżej konfliktu niż dalej. I nasi politycy tego po prostu, nie wiem, czy oni wiedzą o tym, czy o tym nie wiedzą, ale tak jakbyśmy brnęli w to. Taka jest narracja. Tak, jakby umyślnie brnęli i dążyli do tego. I to jest taka, to się widzi praktycznie w każdym kraju, że jest jak gdyby taka umyślne działanie na pogorszenie sytuacji wszędzie. Dokładnie tak, dokładnie tak. No i właśnie jak teraz jesteśmy w tym czasie, w którym jest no, przełom już sierpień, no ale te aspekty przełomu lipca, sierpnia, one tak naprawdę Mars i Uran powodują, że no, to jest bardzo wyzwalająca energia. I w takim razie co ona może wyzwolić? Wyzwolić wszystko to, gdzie jest stagnacja jakaś. Czyli na przykład jak mamy konflikt jakiś i nie wiemy, co z tym konfliktem się dzieje, co dalej, jakie dalsze będą losy, to może być taki moment zapalny, który faktycznie pokaże nam, a, to jest kierunek, a, to w tą stronę te rzeczy idą, w tą stronę, prawda, świat zmierza. Uran i Mars to jest tak, jakbyśmy mieli tak jakby taką bombową energię wręcz. Uran reprezentuje atom, reprezentuje elektryczność. W znaku byka reprezentuje energię również. Może reprezentować problemy z energią. Ja zawsze jak wspominam o tym uranie w byku, po prostu odnoszę do jednego z wideo, które nagrałem parę lat temu na temat tranzytu urana w byku. Do 2025-2026 roku będzie trwał. I tak naprawdę te niuanse wszystkie, które tam są, po prostu się dzieją. Po prostu mają miejsce. No. Tak z bardziej pozytywnego punktu widzenia, patrząc na tą dynamikę urana w byku, to na przykład problem, jakim jest zaspokojenie energii, prawda? Te energetyczne problemy, one może zostaną w jakiś sposób rozwiązane, na przykład poprzez nową technologię, poprzez wynalezienie na przykład jakiegoś nowego źródła energii, które jest bardziej odnawialne, które jest oparte właśnie na tych sprawach dotyczących archetypu byka, czyli wszystkiego, co jest związane z ziemią, z naturą, ze zmysłami, z zasobami, bo tym jest byk. To jest ten pierwszy archetyp ziemi, który uczy nas materialności życia. Może dojść do takiej zmiany światopoglądu, na przykład używania energii, zmiana właśnie energetyki przez to, że teraz jest brak i konflikty, ale dokładnie. To jest na dzień dzisiejszy dokładnie widzimy, tak, że to jest sztucznie wywołane, żeby specjalnie doprowadzić do tej zmiany, ale tak jak mówiłeś, na dzisiaj, szczególnie w tym czasie, to właśnie spotkanie Marsa, Urana w Rachu, czyli w węźle, to jest węzeł północny, jest taką energią niepewną, gwałtowną, wybuchową. Tak naprawdę nie wiemy, czego się możemy spodziewać. I bardzo ładnie opisałeś już to na swoim kanale, bo dałeś analizę na właśnie początek sierpnia, na pierwszą połowę sierpnia, więc odsyłamy na twój kanał Astrologia Ewolucyjna Bartek Sawicki, bo tam bardzo ładnie już to wszystko nam opisałeś, opowiedziałeś w detalach i zinterpretowałeś. Za co ci bardzo dziękujemy. Dziękujemy też, że tu nam opowiadasz i mówisz o tym aspekcie, bo pojawiły się właśnie nowe rzeczy, które powiedziałeś. Jedna rzecz, którą chciałbym dodać. Ogólnie, jeżeli planety ustawiają się na węzłach, zwłaszcza na północnym węźle, który reprezentuje tak jakby ten kierunek nasz, to musimy wiedzieć jednej rzeczy, że te planety, one czynnie pracują nad tym, żebyśmy ewoluowali. To nie jest tak, że jakby wydarzy się tylko coś i to będzie jakaś wielka katastrofa, prawda, i koniec. Te planety, jeżeli są na północnym węźle, one przyspieszają nasz rozwój. Czyli one tak naprawdę pomagają nam w rozwoju. Albo zmuszają. No problem jest taki właśnie, że to jest Uran. W tym momencie bardziej zmuszenie, Mars. Tak? Yeah. Tak, otóż ja uważam, że większość ludzi zdefiniowana jest przez świadomość saturniczną. Czyli ludzie po prostu tak jakby no, żyją w obrębie społeczeństwa, akceptują wszelkie nurty moralne, obyczajowe, tradycyjne, często nie mając swojego zdania w tym wszystkim. Uran natomiast to jest planeta, która jest poza światem saturnicznym. Ona tak naprawdę ma obudzić ten świat saturniczny, możemy go nazwać status quo albo konsensus,
albo większość ludzka. Uran ma na celu obudzić tą masę. On ma zrobić tak jakby takie załamania się w takiej twardej strukturze tego, co, o czym, tego, jak zamknięci są na przykład w ramach społecznych ludzie. Czyli to jest myślenie tak zwane out of the box. Myślenie poza schematem. Myślenie, które jest czasami radykalne dla większości, ale potrzebne nam do zmiany. Czy to może mieć na celu właśnie wyrwanie te osoby, które są bardziej w tej świadomości saturnistycznej, takiej bardziej materialistycznej? Myślę, że tak. No, my musimy i tak używać energii urana. To nie ma tak, że ta energia jest dobra czy też zła. Inaczej mówiąc, no, zmiana nastąpi, czy tego chcemy, czy nie. Kryzys tak samo, widzimy, że jest. I moim zdaniem życie nam rzuca po prostu pod nogi kryzysy, prędzej czy później. I my musimy sobie po prostu poradzić z tym w jakiś sposób, wyjść z tego kryzysu. To jest jedyny sposób, w jaki ludzie, tak moim zdaniem, po prostu wzrastają, ewoluują i po prostu się stajemy się czymś więcej, prawda, jako ludzkość. I takie jest też zadanie Urana. No. Nie zapominajmy, że on leży poza światem saturnicznym. Czyli on jest poza tym, co jest w obrębie ego człowieka. I Uran chce zrobić z człowieka i z ludzkości coś więcej. Czyli wyciągnąć z pierwowzoru człowieka, z archetypu człowieka coś więcej, żeby on jeszcze bardziej rozszerzył swoją świadomość, żeby się indywiduował, żeby stał się czymś więcej niż tylko taki zwykły szary człowieczek, homo sapiens, żeby stał się jeszcze więcej. Czyli czasami dzieje się to przez takie niespodziewane, szokujące sytuacje, prawda? Na przykład, no nie oszukujmy się, każda na przykład wojna spowodowała, że przemysł się rozwija. Każda wojna napędzała przemysł technologiczny. No niestety akurat jesteśmy w takim czasie, w takiej suberze astrologicznej, w której no, nie widzimy, to znaczy tylko poprzez konflikt taki typowy my się uczymy. To nie jest w zasadzie w jedności, zróbmy coś razem, prawda, i wskoczmy na wyższy poziom. Niestety ludzki charakter ma takie też ujemne cechy i my z tego niestety jako ludzkość jeszcze nie wyrośliśmy po prostu. Nie żyjemy w taki sposób tak zwany zintegrowany z innymi, że wspólnie, prawda? My raczej dopiero dorastamy do tego zrozumienia, że my tutaj jesteśmy wszyscy mieszkańcami planety i nie możemy sobie, prawda, ogradzać się zupełnie i tylko o swoje dbać i tylko... Tak. Tylko, prawda, tak być, ignorować po prostu innych. Bartku, czyli możemy się spodziewać przynajmniej to, co nam pokazuje niebo i planety i sytuacja, takich gwałtownych zmian w celu właśnie zmiany światopoglądu, w celu poszerzenia, postępowania ewolucji, poszerzenia naszej świadomości. Więc nawet jeśli to będzie gwałtowne, nieprzewidywalne, być może nawet wybuchowe, będzie to szło w kierunku poprawy, tak? Bo zawsze to jest ewolucja i poprawa, możemy się tego spodziewać. Tylko to, co nam pokazuje niebo, wiele osób, zdajemy sobie sprawę z tego, że świat taki, jaki jest, nie jest normalny i nie jest właściwy i chcielibyśmy zmiany, chcielibyśmy, żeby pewne prawdy wyszły na jaw, żebyśmy zaczęli trochę inaczej funkcjonować, żeby światopogląd się zmienił na taki właśnie bardziej świadomy, bardziej biorący pod uwagę nas wszystkich, nasz dobrostan, życie w prawdzie, w fundamentach świadomości, prawda, nawet duchowości, prawdziwej wiedzy, tego, co jest dla nas korzystne. I mamy takie tendencje myślenia, że to wszystko przejdzie łagodnie, czyli czekamy na tego Zbawiciela, który przyjdzie i nas zbawi, może jakieś białe kapelusze albo inne albo nie wiadomo co jeszcze, czy może, nie wiem, jakaś armia się zbuntuje i nas wyzwoli, a niebo nam pokazuje, jeżeli nie robimy tej zmiany i przemiany z wyboru, no to niestety szok będzie konieczny do tego, żeby nas do tego zmusić, bo ewolucja musi postępować, musimy iść do przodu, musimy się wszyscy rozwijać, no i zmiana jest nieunikniona, prawda? Więc tu nam niebo mówi, że to jest bardziej w tym kierunku. Tak działa ewolucja. Ogólnie albo są tak jakby dwa sposoby, zwłaszcza Jeffrey Wolf Green, twórca astrologii ewolucyjnej, on wytłumaczył, jak odbywa się ewolucja. Czyli jeżeli człowiek wie, że coś go ogranicza i nic nie robi w
kierunku tego, żeby z tego ograniczenia wyjść. Dostaje niuanse. Miesiąc, na przykład co miesiąc mu coś mu mówi, że powinien się zmienić, on nic nie robi, to wtedy ewolucja i tak czy siak następuje, tyle że w sposób tak zwany kataklizmiczny, powodując tak zwane wyrwanie dywanu spod nóg i człowieka spotyka kryzys. Ale jeżeli człowiek się rozwija wewnętrznie, wie jakie są jego prawidłowe cechy, to znaczy pozytywne, negatywne cechy, on jest w stanie wyczuć, co on powinien w sobie zmienić. Jest w stanie powoli, jednostajnie sobie, prawda, zmieniać się. Ale jak ignoruje to, no to wtedy wpływa tak zwana, tak, wpływy tak jakby przyjmuje ewolucja kataklizmiczna. Czyli okay. Szokuje nas czymś, powoduje kryzys i my musimy sobie z tym radzić. Nawet jakbyśmy nie chcieli tego. Dokładnie. Bartku, wszystko jest w ciągłej ewolucji. Wszechświat cały czas ewoluuje, więc to jest takie wyrwanie ze stagnacji, z naszego komfortu. Było nam dobrze być w takim kwadracie, mieć klapki na oczach, patrzeć się tylko na to, co jest dla nas wygodne i nie zwracać uwagi, co się dzieje po bokach i dookoła. No i niestety, jeżeli zdajemy sobie troszkę sprawę z tego, ale nic z tym nie robimy, no to tak jak mówisz, ewolucja musi się odbyć, no i jeżeli nic sami z tym nie zrobiliśmy, to wszechświat używa właśnie kryzysu jako takiego narzędzia, bodźca do zmuszenia do ewolucji, bo ewolucja tak czy inaczej musi iść, ale ja uważam, że nadal możemy obserwować siebie, pracować nad sobą, ewoluować z własnego wyboru i wtedy ten proces naszej ewolucji, bo nawet u osób, które się w jakiś sposób rozwijają, on dalej postępuje, dalej są wyzwania, którym musimy sprostać, ale on uważam, że jest jakiś łagodniejszy, już mamy mniej takich gwałtownych wyzwań, które musimy stawić czoła, jesteśmy na nie raz, że bardziej przygotowani, podchodzimy do nich z większym dystansem emocjonalnym, spokojniejsi, z szerszą perspektywą, prawda? I na ogół jest to łagodniejsze, więc no cały czas ta wiedza, jak właśnie funkcjonuje natura człowieka, jakie są te prawa wszechświata, tu nam pomaga, bo my już z wyboru robimy tą ewolucję, a nie czekamy w takim płytkim komforcie i w tym życiu, właśnie jak mówisz, świadomości saturnistycznej, ja to nazywam trochę społeczeństwo takie egotyczne, jesteśmy w takim społeczeństwie, gdzie króluje niesamowicie kult ego. To prawda. Z tego musimy zostać wyrwani, bo no, to nie jest dobre ani dla nas, ani dla ogółu, dla niczego, prawda? Być może jest to dobre dla pewnych energii, istot, które no, tego osób potrzebują, tak, ale niekoniecznie dla człowieka, prawda? Ja w głębi siebie gdzieś mam nadzieję, że to wszystko, prawda, w dobrą stronę pójdzie, no bo wychodzę z takiego założenia, że to się nie może nie udać. To co już przeznaczenie człowieka jako tak zwanego antropos, czyli archetypu człowieka, ono dąży do tego, żeby się ziściło w pozytywny sposób. Czyli to, co ma się ziścić, koniec końców, może nie teraz, może nie w tym życiu, może nie w tym stuleciu, tak naprawdę no, dąży do czegoś pozytywnego. Tak uważam wewnętrznie. Tak powinno być, bo zawsze chwilowo oczywiście, chwilowo jest dużo różnych przeciwności losu, ale no, z tego powodu na przykład człowiek ma archetyp lwa, żeby tym przeciwnościom sprostać. Mieć do tego siłę, tak? Energię, uparcie. A powiedz mi, Bartku, bo wiesz, to tak jeszcze, zanim pójdziemy do archetypu lwa, takie nawiązanie, wiesz, odnoszę wrażenie, że jesteśmy na takim skrzyżowaniu losów ludzkości, kiedy naprawdę teraz toczy się walka, w którą stronę nasza cywilizacja pójdzie. I ona musi się zmienić, ona musi ulec zmianie i o tym, no, wiadomo, wszelkim stronom prawdopodobnie, do których my może nie mamy dostępu całkowitej informacji o nich, ale tych, którzy no, mają jak gdyby kontrolę nad tym światem troszkę większą od nas, tylko dlatego, że mają większą prawdopodobnie wiedzę, więc jesteśmy na takim jesteśmy na takim skrzyżowaniu, że albo to pójdzie w kierunku zmiany przez kontrolę, przez jakąś dyktaturę, prawdopodobnie formę technokracji, gdzie wielką rolę odegra sztuczna inteligencja, którą ja mieszkając w Montrealu, no tutaj tą rewolucję technologiczną i sztucznej inteligencji no obserwuję już i w moim zawodzie i tutaj w tym mieście, no jest to gotowanie żaby, jest to postępowanie naprawdę krok po kroku i wdrażanie tego, więc widzimy, że elity chcą doprowadzić do tej kontroli, niby do polepszenia
sytuacji na świecie, ale rozwiązaniem na wszystko będzie właśnie ta sztuczna inteligencja. Rozwiązaniem będzie na zdrowie, na problemy z ekologią, na problemy z pogodą, na energetykę. O, to jest rozwiązanie na wszystko. I ja już widzę, że to jest wdrażane, bardzo wyraźnie to widzę w Kanadzie, więc wiem, że elity chcą pójść w tym kierunku, ale to znaczy, że to jest całkowite odczłowieczenie nas, to jest odsunięcie nas od natury, od tego, czym my naprawdę jesteśmy. No ale my mamy wybór, albo pójdziemy, damy się po raz kolejny zmanipulować, żeby wejść w sytuację, która no na pewno będzie polepszać sytuację człowieka czy planety, ale będzie to znowu taka ściema, tak? Czyli takie przykrycie, załatanie dziury i wmówienie nam, że to jest rozwiązanie na wszystko, ale też jesteśmy na tym skrzyżowaniu i możemy wybrać taki świat, który mnie się osobiście marzy i myślę, że tobie też, który idzie właśnie do tego polepszenia, do tego dobra, czyli przede wszystkim zbudowany na fundamencie świadomości prawdy, tak? Czyli taki, w którym my będziemy wszyscy się starać o to, żebyśmy żyli wszyscy w jakimś względnym, normalnym dobrostanie, ale w sposób taki harmonijny i naturalny z tym, z czym my jesteśmy zgodni. Czy nie uważasz, że w takiej sytuacji teraz jesteśmy? Pytanie tylko jest takie, czy no skoro ten postęp technologiczny cały czas przyspiesza, czy my będziemy zależni, żeby egzystować w społeczeństwie i w systemie od technologii? Bo nas czekają po prostu ciekawe, bardzo długoterminowe tranzyty. Po roku 2024, prawda, Pluton wejdzie w znak wodnika, następnie 2025-2026, Uran wyjdzie z znaku byka, wejdzie w znak bliźniąt. I to są dwa znaki, bliźnięta i wodnik, które reprezentują powietrze. To są znaki powietrzne, czyli myśl, technologia, elektryczność, przesył informacji. Zwłaszcza Pluton mnie niepokoi w znaku wodnika. Dlaczego? No bo Pluton, na przykład jak teraz jest w znaku koziorożca, on reprezentuje korupcję na przykład polityków, korupcję rządu, tego jak bardzo chce rząd po prostu mieć wpływ na człowieka i jak bardzo chce uzależnić jednostkę od siebie. Ale Pluton w znaku wodnika też oznacza siłę, tylko już gdzie? W świecie wodnika, to jest internet, to jest technologia, to jest tak zwany web 3.0. I zastanawiam się, czy ta korupcja nie przeniesie się właśnie z tych takich typowo systemowych spraw, jak na przykład, no prawda, teraz widzimy zresztą te ograniczenia wszystkie, widzimy to, co z pandemią się dzieje, jak użyta pandemia do tego jest. Mam wrażenie, że to jest tranzycja pewna. Bo jeżeli będziemy żyli już w czasach, gdy Pluton będzie w znaku wodnika, to jest tranzyt około 20-letni. To jest bardzo długi tranzyt. I ja chciałbym wspomnieć komuś, kto na przykład interesuje się tym, co robi Światowe Forum Ekonomiczne, rok 2030 agenda. Wtedy będzie Pluton nadal w znaku wodnika. Będziemy mieli, jak dobrze pamiętam, Urana w bliźniętach nadal. Czyli te cele, które teraz są przez globalistów na przykład wybrane jako no, ta agenda, te, które budują ten ich prawda, plan, one celują równoznacznie z tranzytami planet w jakiś dziwny sposób. No właśnie. Wychodzę z założenia, że astrologia on i planety same w sobie nie powodują nic. One są jak lustro. One jedynie obrazują jakość czasu, w jakich jesteśmy teraz, w jakich byliśmy i w jakich będziemy. To jest tak jakby prawda, człowiek starzał się, postawił przed sobą lustro i obserwował ten proces starzenia się, a w tym lustrze poruszałyby się planety i odliczałyby cykle. Czyli ja uważam, że no wchodzimy w takie no niebezpieczne czasy, a jeżeli chodzi o taki krótszy horyzont, no w sierpniu rozpoczniemy też tranzyt Marsa w znaku bliźniąt. To jest bardzo długi tranzyt, w którym ten Mars wejdzie też w tak zwaną retrogradację. Najpopularniejsza retrogradacja to jest retrogradacja Merkurego, najczęstsza. Najwięcej ludzi, takich normalnych, zwykłych ludzi, którzy nawet nie interesują się astrologią, najczęściej retrogradacja, jak słyszą to, a Merkury pewnie coś tam nabroił, to znaczy, że mi się komputer zepsuł, albo spóźniłam się na pociąg, albo coś takiego, prawda? Natomiast Mars, jak wkracza w retrogradację, on powoduje, bo jak sobie zobaczymy znaczek Marsa, każdy pewnie wie tą strzałeczkę taką z koło i strzałkę. Tak, czyli mamy tą strzałkę Marsa.
prawda? I on, energia Marsa w swojej naturalnym wydźwięku, to jest zawsze od centrum na zewnątrz. To jest, co ja chcę zrobić tam, co dalej, poruszać się, prawda? To jest poruszanie się, to jest ruch, to jest coś, co my robimy i zostało zrobione i tyle. Natomiast gdy Mars wchodzi w retrogradację, to ta energia, swój naturalny wpływ, który powinna być na zewnątrz, tak naprawdę ma troszeczkę uniemożliwiony. To już zaczyna się w nas kotłować ta energia. Zaczyna powodować tak zwany wewnętrzny niepokój. Czyli ta energia chciałaby się wydostać na zewnątrz, ale w jakiś sposób nie może. I bardzo często Mars w retrogradacji to jest okres wzmożonych konfliktów. Zwłaszcza jeżeli jest w bliźniętach. Bo to jest trzeci archetyp bliźnięta. To jest archetyp aktywny, tak zwany yang. Czyli jak teraz mamy na przykład Marsa w znaku byka nadal, on jest bardziej wewnętrzny w nas. Ponieważ byk to jest archetyp receptywny. Natomiast jak wejdzie w bliźnięta, będzie aktywny. Ten Mars stanie się aktywny. Jeżeli będzie w znaku, przepraszam, w retrogradacji dodatkowo, to jeszcze bardziej będzie aktywny. A czego dotyczy w takim razie tranzyt Marsa w znaku bliźniąt? Wszelkiego rodzaju komunikowania się, wszelkiego rodzaju podróży, wszelkiego rodzaju, no nawet te łańcuchy dostaw, które teraz mamy, które są prognozowane, że na przykład zostaną, prawda, przerwane łańcuchy dostaw, na przykład pożywienia i artykułów do sklepów. Ja mam wrażenie, że to może być kontynuowane i ten tranzyt Marsa w retrogradacji faktycznie może obrazować to. Chciałbym tylko odnieść się do tego, jak długo będzie trwał ten tranzyt Marsa w bliźniętach, bo sobie tutaj zapisałem to. I tak, od 20 sierpnia Mars wejdzie w bliźnięta. Cały tranzyt Marsa w bliźniętach będzie aż do 25 marca trwał. I wewnątrz tego okresu, od 31 października do 12 stycznia, on będzie w retrogradacji. Prawda? Czyli będziemy mieli bardzo ciekawą końcówkę tego roku, moim zdaniem. A zwłaszcza jeżeli teraz już zaczyna się na przykład zaostrzać konflikt USA, Chiny, Nancy Pelosi, coś tam na Tajwanie chce uzyskać, nie wiem, jakieś dziwne prowokacje, niepotrzebne zupełnie. Zobaczymy, w którą teraz stronę to... Teraz się zaczyna, czyli będzie to kontynuowane do marca prawdopodobnie, ale to, co powiedziałeś też wcześniej właśnie o planetach, wiesz, planety są trochę tak jak... Kiedy znamy astrologię, możemy umieć wykorzystywać energię tych planet i prawdopodobnie, tak jak powiedziałeś, jest jakaś korelacja między działaniem elit i polityki, decyzji politycznych, a tym, co się dzieje na niebie. I to, co mówiłeś chwilę temu o technologii, że właśnie o internecie, że to może być w jakiś sposób wykorzystywane, mi się tutaj nasuwa myśl tego, jak właśnie technologia i internet są wykorzystywane w Chinach. Elity chcą jak gdyby doprowadzić do tego, że ten internet będzie tak wszechobecny i wszystko będzie tak connected, czyli tak będziemy tak połączeni, że będzie to dawało po prostu możliwość absolutnej kontroli i do tego to może być użyte właśnie do tej dyktatury. Chiny są takim państwem modelowym, które elity chciałyby wprowadzić na całym świecie i widać, że to jest teraz popychane i po to został stworzony właśnie internet, żeby do czegoś takiego doprowadzić, ale... Jak mówisz, to wszystko jest nieprzewidywalne i to może mieć dwie strony, bo w pewnym momencie możemy użyć tej technologii i internetu właśnie do tego, żeby się z tego wyzwolić. Miejmy nadzieję taką, wiesz, internet już jest wszędzie, tylko jeżeli stanie się zupełnie niezbędny do funkcjonowania w systemie, wtedy już zaczyna się problem. No w Kanadzie tak już zaczyna być. Wszystko zaczyna jest być, i żyć, e-życie, tak? E-życie. Tak, transakcje bezgotówkowe, a tu musisz mieć aplikację, żeby do rządowe sprawy załatwić, a tu żeby podróżować, a tu to. Podróże, prawda? Coś niesamowitego. Bez internetu praktycznie nie możesz wjechać do Kanady bez aplikacji. No tak, ja rzadko kiedy, w zasadzie w ostatnich czasach nie widziałem nikogo, kto by jechał samochodem i patrzył w taką mapę z papierową. Wiesz, i to jest to, żebyśmy sobie przypomnieli. Wyłączą nam GPS-a, wyłączą nam Google Maps i co my zrobimy? Czy ktokolwiek ma na wyposażeniu swoim na przykład mapę papierową? Tak. Papierową, jak jedzie gdzieś w podróż? No nie, cieszę się, Bartek, że o tym mówisz, bo właśnie, słuchajcie, to nie jest tak, że chcemy narzekać na technologię. Używamy technologii i technologia może nam pomóc rozwiązać pewne problemy. Jasne. I jak najbardziej możemy z niej korzystać.
Ale czego znowu uczy nas wszechświat i czego nas uczy astrologia, to jest równowagi, bycia w centrum, dążenia do tej równowagi, że zawsze kiedy jesteśmy w przesadzie, w jakiejś opozycji, to zawsze będzie to krzywdzące, zawsze będzie cierpienie, zawsze będziemy w jakiś sposób znowu zawróceni do tego, żeby doprowadzić do tej równowagi i może to być właśnie bolesne. Więc kiedy my używamy technologii tak, i tutaj właśnie ten GPS to jest świetny przykład, o którym powiedziałeś, bezmyślnie, no dobrze, jest to wygoda, nawet dla mnie używanie GPS-a w samochodzie i nie gubię się aż tak, jest bardzo dobre, ale słuchaj, no ja się urodziłam w czasach, kiedy nie było internetu i miałam samochód i musiałam jeździć z mapą, więc nauczyłam się rozpoznawać moją drogę i jechać na pamięć albo po prostu się jej nauczyć wcześniej. Żeby jechać drogami, a nie tak, rzekami. I wiesz, to sprowokowało, że mój mózg dalej i moje neurony dalej pracują, a ja znam 20-latków czy 20-parolatków, którzy jadą 20 razy tą samą drogą i oni tam nigdy nie trafią, bo za każdym razem muszą jechać z GPS-em. Dla mnie to nie jest normalne, to jest właśnie używanie technologii w przesadzie. Użyjmy tego GPS-a raz czy dwa, ale uczmy się tej drogi, jeżeli będziemy tam wracać i już nie włączajmy go za każdym razem. Nie jest nam aż do tego potrzebny. Każda technologia, która dzisiaj nam jest udostępniana, kryje za sobą jakiś podstęp, jakąś pułapkę. Tak, ja bym chciał jeszcze dodać do tego, bo dobrze to poruszyłaś, to jest, GPS to jest jeden z przykładów, ale zauważ na przykład jak młodsze pokolenia, jak zapytasz kogoś z młodszego pokolenia, z młodszej generacji o coś, ta osoba automatycznie googluje to. Tak, Google. Czyli tak naprawdę ta technologia i myśl technologiczna troszeczkę zabiera od człowieka i jego proces myślowy. Do czego dążę? Dążę do tego, że człowiek, żeby coś zrozumieć, nie wykonuje wysiłku intelektualnego. I to jest bardzo złe, bo to w rezultacie ogłupia nas wszystkich. Ale daje nam szybko odpowiedź, nie? Praktyczna no tak, szybko ale to nie odpowiedź. Znaczy, że ktoś jest mądry. To nie znaczy, że ktoś ma wiedzę. Ktoś może mieć informacje, ale w ogóle może nie zintegrować tej informacji. I im bardziej my polegamy na tym, tym mniej myślimy sami, tym mniej... Wzrost intelektualny, wzrost fizyczny jest możliwy tylko jeżeli my sami swój własny wysiłek wykonamy. I tu są dwa właśnie... Jeżeli czuję, że mi się palą zwoje myślowe, to znaczy, że może staje się mądry. A jeżeli... Żartuję oczywiście. Świetny ale jeżeli aspekt poruszyłeś. Telefon i sobie zobaczę na przykład, a co oznacza planeta ta i ta i tu i tu. Już wiem. I już wiem. Ale czy ja czuję to? Czy ja to rozumiem? Czy ja wiem, jak to w moim życiu działa, czy ja wiem, jak to w przyrodzie działa przede wszystkim, bo astrologia jest bazowana na życiu w przyrodzie, na obserwacji przyrody. Prawda? Wszystko się staje przeintelektualizowane i moim zdaniem my za bardzo zapędziliśmy się w taką właśnie takie intelektualizowanie życia. Za bardzo nauka tak naprawdę chce prowadzić to wszystko, kiedy tak naprawdę zapominamy jednej rzeczy, że nauka tylko tłumaczy to, co już jest. Ona nic nowego nie odkryje. Nauka. Ona może tylko odkryć coś, co już istnieje. Bartku, za dużo informacji, za dużo technologii, za dużo elektroniki, a za mało prawdziwego życia, egzystencji, natury, tego, co jest prawdziwe. Ale cieszę się, tak, że powiedziałeś o tych wyszukiwarkach i o tej najpopularniejszej, bo poruszyłeś właśnie, jakie są pułapki, kiedy nam się udostępnia. Jest to bardzo praktyczne, mamy odpowiedź na wszystko, bardzo szybko. Możemy szybko zdobywać informacje, ale też no, jak nasz umysł, który jest tak bombardowany informacją jak nigdy dotąd w historii ludzkości, też radzi sobie z taką ilością informacji. Powiem wam szczerze, że ostatnie 2 tygodnie, które spędziłam mojego urlopu, to było w domu, w lesie, bez internetu, bez komórki, bez YouTube'a, ewentualnie jakaś książka papierowa, po prostu totalny detoks informacyjny, bo czasami my musimy też się oczyścić z tego przesytu informacji. Ale właśnie Google czy te wyszukiwarki są fantastyczne, tylko tak jak powiedziałeś, dają nam informacje, ale z jednej strony no, robi się jakieś otępienie umysłowe, ospałość intelektualna, ponieważ te neurony nie są budzone, nie ma tej pracy intelektualnej, to jest jedna z pułapek i takiego chcemy społeczeństwa, otępionego i posłusznego, i no, ustawionego. Jest jeszcze taka strona tego. Tak. Jest taka strona, że jak my sobie scrollujemy tak zwany feed, tak zwaną tablicę, to przyzwyczajamy się do tego, żeby bardzo szybko te informacje w
wpadały i wypadały i nie zatrzymujemy. Nie możemy się skupić na dłużej. Zaobserwuj sobie na przykład, czy ktoś jest, mało ludzi teraz, tak mi się wydaje, jest w stanie na przykład wziąć książkę i przeczytać ją jednego wieczora. Prawda? Nawet nie chodzi mi jakąś grubą książkę. To chodzi mi w ogóle zatrzymać uwagę na dłużej. Tak. Bardzo mało osób jest w stanie skupić swoją uwagę. I to niestety jest moim zdaniem minus technologiczny, tak. Bo żeby zrozumieć coś, żeby głębiej wejść w jakiś temat, trzeba się zatrzymać nad jedną rzeczą dłużej, a my cały czas jesteśmy przyswajani, prawda? Na przykład TikTok, 5-sekundowe, 10-sekundowe wideo. Jaki to ma sens głębszy? Zero moim zdaniem sensu. Instagram też, 10-20-sekundowe wideo. I następne. I człowiek nic z tego nie wyciąga i tak naprawdę zaśmieca swoją głowę. Tak, dokładnie. Chaos informacyjny. Niepotrzebnymi rzeczami. Tak, bombardowanie. I mam wrażenie, że może dojść do tego kiedyś, że człowiek będzie musiał zdecydować, czy on w ogóle chce używać technologii, czy chce żyć z powrotem z naturą razem w naturalny sposób. No nie da się teraz zupełnie technologii, prawda, wymazać z naszego życia, ponieważ już i tak zagalopowaliśmy się, ale wydaje mi się, że jeżeli człowiek chce rozwijać się wewnętrznie, to w pewnym momencie będzie musiał zrozumieć, ja ten świat zostawiam na chwilę obok, bo to tylko powoduje, że krążę w kółko. Cały czas krążę w kółko i cały czas nie mogę trafić w ten swój własny sens życia, swój własny cel. Bo ten cel życia, on może być zrealizowany tylko wewnętrznie. Dokładnie. A my tego nie słyszymy, bo jesteśmy cały czas w bodźcach informacyjnych. Tak, cały czas są bodźce, cały czas jest energia elektromagnetyczna obok nas, cały czas nas to, prawda, pobudza nasz system nerwowy. Czyli także jeśli chcemy takiego normalnego świata i prawdziwego, no to zależy od naszego wyboru, tak? Najprostsza rzecz, jakie jest rozwiązanie na ten chaos, który się dzieje na świecie, no to właśnie zostawić na chwilę tą komórkę, nie dać się bombardować każdą możliwą informacją, wybierać, być wybiórczym do treści, które wpuszczamy do naszego środka, bo to zawsze ma wpływ na nas i mieć jak najwięcej kontaktu z taką prawdziwą egzystencją, z ciszą, z naturą, przebywanie ze sobą, z rodziną, z prawdziwymi ludźmi. To jest taka rada, którą możemy dać, czyli taki powrót do normalnego człowieczeństwa, które nam teraz w jakiś sposób jest na siłę odbierane. I właśnie chciałam jeszcze nawiązać do tych wyszukiwarek, do Google, których powiedziałaś, bo mówiliśmy, że pułapką jest tutaj to nasze otępienie intelektualne, to, że jest za dużo bodźców, że nie utrzymujemy uwagi, czyli już nie ma mowy jakiejś uważności, skupieniu się, czyli takiej prawdziwej egzystencji, tak? Prawdziwej rzeczywistości, która się dzieje teraz, a nie w jakiejś halucynacji, wyobraźni z naszego umysłu i informacji, bo to jest iluzja, ale jest jeszcze druga pułapka tego, to co nam dają te szybkie odpowiedzi na Google, wszystko co my wpiszemy do tej wyszukiwarki jest po prostu stokowane, jest ta informacja o nas zachowywana. Jest wybiórcza. Tak, bo żeby można było wprowadzić świat sztucznej inteligencji, potrzeba jest bardzo dużo danych, big data, i te big data muszą być po prostu grupowane i zbierane i one są zbierane i każdy z nas o nas wszystkich się wie i to wszystko jest po prostu kumulowane, cała ta informacja, wszystkie te data, wszystko co my wyszukujemy po to, żeby kiedyś sztuczna inteligencja mogła nad tym pracować, więc my jak gdyby używając tej technologii dajemy od razu, karmimy to, żeby to później mogło przejąć jakąś władzę czy kontrolę nad nami. I to jest duża pułapka. Słuchajcie, to nie jest za darmo. Te data są sprzedawane, czyli informacje o nas są sprzedawane. Poza tym, tak mówimy o energetyce, o energii, że zabraknie nam energii i tak dalej. Te wszystkie niby chmury i te udogodnienia, które nam się ofiaruje, to jest tylko i wyłącznie po to, żeby był łatwiejszy dostęp do tych danych. I są one stokowane w normalnych, wielkich serwerach, w całych takich hangarach, które są budowane na świecie i tylko te hangary, w których są serwery i dyski, w których się zbiera całą informację i wszystkie data całej ludzkości, pobierają ponad 2% całej energetyki Ziemi. Tylko to, one mają nawet własne elektrownie jądrowe. Więc to, słuchajcie, my to napędzamy, wszystko co robimy właśnie takie, jak mówisz, szybko sobie zobaczę wideo na TikTok, szybko sobie sprawdzę coś na Google. Musimy mieć z tyłu głowy, okej, to jest udogodnienie, ale to ma naprawdę konsekwencje i pułapkę.
w jakim świecie my chcemy być. Może po prostu zacznijmy intencjonalnie w naszym dniu wprowadzać chwilę, gdzie po prostu pobędę w ciszy, będę w egzystencji, będę w naturze. No bo znajdziemy czas się... Czas bez internetu. Czas bez internetu, bo znajdziemy się w tym świecie, którego właśnie nie chcemy, a do którego idziemy rozpędzeni, prawda, Bartku? Tak jak mówisz, fajnie, że mogliśmy o tym wszystkim porozmawiać, bo to są ważne tematy. Jeszcze, jeżeli chodzi o te przeglądarki wszystkie, no my myślimy, że Google wie wszystko. To nie jest prawda, to nie jest cały internet. Zróbcie sobie eksperyment. Weźcie sobie na przykład, zobaczcie, co to jest za przeglądarka Tor albo przeglądarka DuckDuckGo. Ja mam DuckDuckGo. Wpiszcie to samo hasło i zobaczycie, że są zupełnie inne wyniki. A my automatycznie myślimy, że Google prawdę ci powie. Jak ja na przykład miałem polemikę raz na Twitterze z kimś i chciałem, żeby ta osoba wytłumaczyła mi, o czym ona mówi. I napisała mi, wygooglaj sobie. Prawda? I to jest takie już poleganie na czymś, prawda? To zabiera to myślenie od człowieka. Nie wiem, czy wiesz, na przykład na Wikipedii, to co jest ostatnio stało się dosyć ciekawe i na przykład jeżeli chodzi o definicję tego, czym jest recesja ekonomiczna. Definicja została zmieniona. Tego, czym jest recesja. Z tego, co pamiętam, to jest przez dwa kwartały w roku jakiś tam wskaźnik musi wskazywać, być poniżej jakiegoś tam wskaźnika. Zmieniono w ogóle definicję recesji, żeby nie pokazać, że w ogóle jest recesja. No tak. No. Jak my polegamy na tych wszystkich, prawda, hasłach, które są w Wikipedii, w Google, w YouTubie, co jest bardzo, jakby to powiedzieć, no to ja widzę w tym wpływy po prostu ruchu marksistowskiego troszeczkę, neomarksistowskiego. Stety, niestety, czy ktoś lubi, czy ktoś nie lubi, ja widzę, że są tam wpływy tego. Te hasła, które my wpisujemy w Google, myślimy, że to jest nieograniczona, prawda, przeglądarka, nie, znaczy wyszukiwarka. Tak naprawdę one są tylko w takim małym kwadraciku tego, co my możemy wyszukać sobie, spośród tego, co jest w tych małych ramkach. Fragmenty, tak? Całe nasze społeczeństwo jest teraz tak fragmentyzowane, informacja tak samo, wiedza tak. I to jest też umyślnie robione. Bartku, ale zobacz, planety w sierpniu, czyli te wszystkie koniunkcje, są też i kwadratury, i ciekawa pełnia, to chyba wszystko nam pokazuje, że mamy dążyć do samodzielności, myślenia, żeby być właśnie samodzielnym i nabrać dystansu do tej całej informacji, która się dzieje. I też samodzielności w naszym działaniu, tak? Samowystarczalności, radzeniu sobie. To jest chyba też taki duży przekaz na niebie ostatnio i w tym miesiącu bardzo podkreślony, że powinniśmy się na tym skupić, że to nas też będzie tego uczyć teraz, prawda? No tak, no powinniśmy kultywować w sobie energię byka, czyli to, co my chcemy wewnętrznie, to jakie są nasze wartości, prawda? To, co my sami możemy zrobić. Sami naszymi rękoma, to co jest nasze zasoby. Czyli no byk, to jest, każdy ma, prawda, archetyp byka. To jest ten dialog wewnętrzny, który prowadzimy ze sobą. Czy ja lubię to, czy ja nie lubię tego, czy to jest moja wartość, czy ja, prawda, uważam na przykład tą rzecz za wartościową, czy nie. Tym się kierować, a nie tym, co nam mówi społeczeństwo, co mówi nam ta sfera, ta większa całość. Bo chcąc, nie chcąc, my należymy do tej większej całości. Tylko nie możemy pozwolić na to, żeby ta większa całość, ta społeczno-kulturowa sfera, w której człowiek egzystuje, żeby ona zupełnie zdeterminowała nasz indywidualizm. Dokładnie. To chyba tylko o to chodzi, żebyśmy nie dali się zdominować, prawda, tym nurtom, tym trendom, które są, wiemy jakie są. Są albo coraz silniejsze i coraz głupsze, mam wrażenie. Zupełnie, ja uważam, że to jest świat stanął na głowie. Dokładnie, do góry nogami. Tak, dokładnie. Czyli także samowystarczalność, ale też tak teraz takie zwrócenie uwagi na to, czy naprawdę podążam za moim powołaniem. Minimalizm, tak. Tak. Za moim przeznaczeniem, taka weryfikacja od środka, od wewnątrz, sprawdzenie, czy to, co robię, czy w środowisku, w którym jestem, czy to jest to, co jest zgodne z tym, czym czuję, że chcę być, czym powinienem być, z moim przeznaczeniem, z moją drogą życia, z moim powołaniem, prawda? To też są takie aspekty, że mamy zwrócić na to uwagę. Dokładnie. Okej, okay, jeżeli chodzi o tego Urana w byku też, to ja mam wrażenie jedno, że może dojść do odłączenia się systemu pieniężnego od systemu politycznego. Czyli polityka i państwowość będzie tu swoją drogą szła,
a pieniądz i gospodarka pieniądza będzie szła tutaj. Czyli no teraz są w rozwoju te technologie blockchain i coś takiego, co wiesz, że zdecentralizowana technologia, że to ma zasady i to tak działa w ten sposób i tego się nie da zmienić. I jakby i ten uran w byku pokazuje nam właśnie, że te wartości, byk, uran, on wprowadza rewolucję. Tak, wartości, byk, pieniądz, wymianę, to co my wymieniamy, żeby zasobami się wymieniać. Mam wrażenie, że może dojść do tego, że faktycznie państwowość będzie tutaj, szła sobie tą stronę, a tutaj będzie pieniądz i gospodarka, ekonomia w tą stronę szła, czyli tym tą technologią blockchain właśnie to może zostać uzyskane. To jest coś dobrego akurat moim zdaniem, bo wtedy korupcja by nie uczestniczyła, wiesz, w pieniądzu, tylko pieniądz byłby czymś zaprogramowanym. Bo my nie potrzebujemy, wiesz, tam bastionu, prawda, urzędników, żeby oni każdą transakcję tam tego, nie, zatwierdzali czy coś. Wystarczy zrobić system, który ma pewne ustalone zasady, których nie da się zmienić. I tym jest blockchain na przykład. Także no to, wiesz, jeszcze 2025-2026 ten uran będzie w ogóle te zmienił sprawy dotyczące pieniędzy i finansów do tej pory. Później jak uran wejdzie w znak bliźniąt, to wtedy będzie eksplozja tego. Czyli nie mówię o wybuchu. Eksplozja technologii, czyli tego, co działo się podczas tego, co uran wytworzył podczas tranzytu w byku. Czyli aha, tutaj pieniądze się nie możemy wymieniać, nie możemy się tym wymieniać, wytworzymy nowy system, żeby to działało, a bliźnięta, jak uran wejdzie w bliźnięta, damy wam to wszystkim. To będzie powszechne już, to będzie nowa rzeczywistość wtedy. No, tak jakby codzienność już będzie wtedy, bo bliźnięta to jest taka trochę codzienność. Także taka myśl teraz przyszła mi do głowy, ciekawe. Że może też... Tak, rozłam właśnie. To bardzo ciekawe czasy, będziemy to, obserwujemy to z ciekawością. No jest, no żyjemy w ciekawych, to fajnie właśnie. Jak powiedziałeś, zmian nie unikniemy, nie wszystko jest przewidywalne, wręcz bardziej nieprzewidywalne. Ja myślę, że jeszcze wiele niespodzianek może nas czekać, ale właśnie inwestujemy w te nasze zasoby, czyli samowystarczalność, samomotywacja, no nasze talenty. Tak, żeby się nie zgubić. Żeby się nie zgubić tym wszystkim. Dokładnie, po prostu. Stawiamy na siebie. Dobrze, mamy jeszcze kwadraturę i pełnię, ciekawe kwadratury. Czy chcesz powiedzieć parę słów, czy już odsyłamy do ciebie? Wiesz co, możemy wspomnieć o tej pełni, bo 12 sierpnia będzie pełnia w Wodniku. I ta pełnia właśnie, ona się ustawi do tych węzłów księżycowych, właśnie, o których mówiliśmy na samym początku. Ona ustawi się w kwadraturze do węzłów księżycowych. Ja teraz nie mam kosmogramu przed sobą, tak z pamięci sobie wyrywkowo. Już ci powiem, pełnia jest 12. Księżyc będzie za Saturnem. Będzie pełnia, w której Księżyc będzie w koniunkcji z Saturnem właśnie. Pełnia w Wodniku w koniunkcji z Saturnem w kwadraturze do węzłów księżycowych, tak? Dokładnie. Saturn będzie w kwadraturze do Marsa też 9, jak dobrze pamiętam. Pełnia 12, 11 wejdzie Wenus w znak Lwa. No, ogólnie, jeżeli mamy pełnię w kwadraturze do węzłów i ta pełnia jest obok Saturna, no, pełnia dzieje się raz w miesiącu. Natomiast ten Saturn, i ona się akurat, ta pełnia się ułożyła w kwadraturze do węzłów, czyli to jest chwilowy moment. To jest tylko raz, trzy dni powiedzmy, w ciągu tego miesiąca będzie robiła ta pełnia, ten księżyc kwadraturę do węzłów. Natomiast Saturn w kwadraturze do węzłów jest od długiego czasu. I on pokazuje nam, że teraz jest moment na to, żeby wziąć odpowiedzialność za siebie, bo Saturn to jest takie... Kurczę, ja jestem tutaj w tym życiu, w tej inkarnacji, muszę zaakceptować to, jak jest. Nie mogę dać się smagać tym wiatrom zmiennym, tej większej całości. Ja muszę sam się w sobie skupić, sam się trzymać swojego rdzenia. To jest archetyp byka. Tam, gdzie jest północny węzeł, tam, gdzie jest uran, tam, gdzie jest Mars. Muszę trzymać się swojego rdzenia, żeby nie zwariować. Bo jest bardzo łatwa tendencja tutaj, w tym czasie, żeby pójść automatycznie w stronę południowego węzła Ketu w Skorpionie, żeby dowalić komuś komentarze, żeby skonfliktować się z kimś, żeby walczyć, a wy kradniecie, a wy nie kradniecie, a wy to tacy, a wy to tacy. To tylko odwraca naszą uwagę od tego, co powinniśmy teraz zrobić w tak niepewnych czasach, w tak dynamicznych i napiętych czasach. Dlatego im bardziej my się schermetyzujemy w swoim życiu,
im bardziej zadbamy o podstawowe rzeczy, instynkt przetrwania, byk, czy ja mam co jeść, czy ja mam pieniądze, czy ja mam, prawda, wystarczającą ilość w ogóle zasobów, że w razie czego, jak tak zwane shit hits the fan, czyli kiedy, prawda, stanie się coś, stanie się jakiś nieprzewidywalny być może sytuacja, czy ja jestem w stanie przetrwać? Byk to jest instynkt przetrwania. Czy ja jestem w stanie zaspokoić sobie egzystencję w świecie materialnym? Byk, pierwszy archetyp ziemi. Czyli po baranie czuję, że żyję. Byk, o kurczę, ja mam ciało. Muszę pilnować ciała, muszę dbać o jego potrzeby, żeby w ogóle być na świecie, na planecie tutaj. Żeby móc obserwować ten spektakl. Czyli ta pełnia jest w znaku wodnika. No i mamy Urana też na północnym węźle. Czyli pełnia w wodniku jest władana Uranem. Czyli widzimy bardzo silną dynamikę emocjonalną teraz w powietrzu. I to jest niezwykle wyzwalająca energia, ponieważ wodnik jest tego rodzaju, prawda, archetypem. On ma na celu wyzwolić nas z tego, co było za bardzo ściśnięte w nas. Czyli jak jest presja na nas, presja, presja, presja i człowiek czasami aż dochodzi myśleniem swoim do takiej presji, że już nie wie, czy z niej wyjdzie, wodnik dosłownie powoduje rozluźnienie. Albo dzieje się coś w nas, albo dzieje się coś z zewnątrz nas, co powoduje, że ta presja, to jest saturniczna presja zazwyczaj, bo Saturn to jest kardynalny archetyp wewnętrzny, czyli tak zwany yin, do wewnątrz, ale kardynalny, czyli presja wewnętrzna, jak myślimy, jak reflektujemy się nad życiem, to mam wrażenie, że po 12 po prostu trochę się rozluźni po tej pełni. Te 2 tygodnie pierwsze sierpnia niestety mogą być takie, że ta energia będzie się nabudowywać. Prawda? Kwadratura, tak jak wspomniałaś, 9 chyba. Właśnie 9 jest kwadratura, tak. Wenus z Plutonem, tak? To też jest takie napięcie, wyzwanie. Opozycja Wenusa z Plutonem, tak, tak. To jest niezwykle emocjonalna też węzeł. Energia, tak. I dzień przed pełnią Wenus wejdzie w znak 2. Prawda? I to jest, nie, lew jest niezwykle też emocjonalną energią. Lew jest wybuchowy, też potrafi być, zwłaszcza przed pełnią. Jeżeli Wenus wejdzie w znak 2, to wtedy my będziemy tak jakby zdefiniowani wewnętrznie tym lwem. Co ja chcę, co jest dla mnie, w którym kierunku powinienem iść, jaką mam misję na daną chwilę, na dany czas. W obecnej sytuacji i dzień później pełnia. Prawda? Czyli to są takie. No ta połowa sierpnia ciekawie. Ciekawy miesiąc, Bartku. Dobrze, czyli taka rada od nas, od ciebie, zamiast walczyć z innymi, walczyć z systemem, energia jest teraz napięta, wybuchowa, skoncentrować się na sobie, wziąć odpowiedzialność za siebie, zająć się swoim przetrwaniem, spojrzeć się w siebie, czy są rzeczy, które robimy i chcemy dalej je robić, czy możemy pewne rzeczy robić inaczej. Popatrzeć się też na właśnie swoje talenty, na swoje powołanie, na samą samowystarczalność i skupić się na te podstawowe rzeczy, tak, takie, jakie, na prostotę życia. Co jest mi potrzebne, żebym mógł to rano wstać i żebym czuć się komfortowo. Taki to jest energia byka. Czego ja potrzebuję, żeby mieć komfort, bądź też, żeby utrzymać w ogóle komfort życia. Bartku, a tak na koniec właśnie tych naszych informacji na temat tego miesiąca i energii, które są teraz. Takie pytanie techniczne. Czym tak naprawdę są te węzły księżycowe, północny i południowy w kosmogramie? Jak na nie się patrzymy, to co to oznacza? Węzły księżycowe są, one są związane ogólnie z dynamiką, jak nazwa sama wskazuje, z księżyca. Jeżeli chodzi o takie tłumaczenie, jak one są liczone, to wydaje mi się, że to może być zbyt skomplikowane, żeby tutaj teraz wytłumaczyć to. Ale węzły księżycowe po prostu to jest linia, w której księżyc, jak dobrze pamiętam, przecina drogę Słońca. Jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli jest jakiś astrolog, który to ogląda, poprawcie mnie, bo ja też się uczę. Czyli tak, to są punkty, które nie istnieją, tak jakby na niebie. Tam nie ma w tych miejscach żadnych punktów. Nie ma żadnego kamyczka, który sobie leci, to nie jest żadna asteroidka, mała planetka, nic z tych rzeczy. To są umowne punkty.
i one dotyczą dynamiki Księżyca. Czyli Księżyc sam w sobie również jest, no, ciężko rozpatrywać tylko jedną rzecz w astrologii. Księżyc jest zawsze na przykład odnoszony do Słońca, przynajmniej ja staram się odnosić do Słońca. Czyli zawsze jeden podmiot, jeden tak zwany aktor jest w relacji do drugiego. I węzły księżycowe, ich tranzyt kolektywny dla nas wszystkich teraz, one reprezentują dosłownie wpływy przeszłości, czyli Ketu, czyli jakieś doświadczenia, które powtarzają się z przeszłości. One teraz tak jakby mają emocjonalną powtórkę i Rahu, w jaki sposób spojrzeć na to, co się powtórzyło w nowy sposób. Czyli południowy to przeszłość, a północny to przyszłość. I tak i nie, ponieważ widzisz, ja jestem takiego założenia, że przeszłość, przyszłość, one są, to się dzieje wszystko naraz. To zabrzmi dziwnie. Ja wiem, teraz. Ale to się dzieje, to się dzieje wszystko naraz, no bo musimy zawsze powrócić do teraźniejszego momentu. No czym jest teraźniejszy moment? To jest punkt, w którym ściera się to, co znamy, z tym, czego nie znamy. Czyli tak naprawdę ściera się przeszłość z przyszłością. I węzły księżycowe, oczywiście w horoskopie indywidualnym, oznaczają trochę co innego. W horoskopie indywidualnym oznaczają one, względem astrologii ewolucyjnej, karmicznej astrologii, oznaczają jakiego rodzaju, zwłaszcza południowy węzeł, jakiego rodzaju ego i emocjonalną odpowiedź ktoś miał w życiu inkarnacji tuż przed tą, w której żyje na daną chwilę. Kolektywnie to oznacza, no bo kolektyw, prawda, jesteśmy też większą całością. Całość jako ludzkość, całość jako ludzie. My przechodzimy jako grupa przez pewnego rodzaju też prądy energetyczne. I te węzły pokazują nam, w jaki sposób uspokoić swoje emocje po to, żeby racjonalnie myśleć. To jest moim zdaniem największy taki skarb, który pokazuje nam, który pokazują węzły. Bo to są węzły księżyca. Księżyc to jest dynamika emocji. A żeby myśleć i być sobą, to my musimy uspokoić te emocje. Żeby wiedzieć w ogóle, ok, żeby pomyśleć w tak zwany transparentny sposób. I ja uważam, że węzły księżycowe no, po prostu pokazują nam, gdzie się, jakiego rodzaju emocjonalne podejście nabrać w stosunku do czasów obecnych. Na daną chwilę mamy tego Saturna, który nam, prawda, robi kwadraturę do węzłów. To się troszeczkę bardziej skomplikowane robi, jeżeli chodzi o rozpatrzenie tych dynamiki węzłów, ponieważ Saturn w kwadraturze do węzłów jest tak zwanym pominiętym krokiem w ewolucji, czy też możliwością wytworzenia się czegoś, co człowiek pomija na daną chwilę. Indywidualnie Saturn jest takim wzięciem odpowiedzialności za siebie. Czyli my nie możemy dłużej polegać na jakichś zewnętrznych zbawicielach. Na kimś, kto nas zbawi, kto da nam te 3000 na węgiel i my już rozwiąże nam to wszystkie problemy. No nie. To jest czas na to, żebyśmy teraz sami zaczęli główkować, myśleć i dosłownie wziąć odpowiedzialność za siebie. Dobrze. Także ja to tak widzę węzły. Oczywiście to jest głęboki temat. Różnie tłumaczył się te węzły. Ja widzę je w ten sposób po prostu. Są one bardzo znaczące dla astrologii ewolucyjnej, tak? Ponieważ ewolucja dotyczy ewolucji emocjonalnej duszy. Dokładnie. Od życia do życia. Dobrze, dziękujemy Ci, Bartku, bo chcieliśmy poruszyć też ten temat o węzłach ze względu na to, że teraz dużo się o nich mówi w związku z tym spotkaniem Marsa z Uranem. No tak. I są obecne bardzo wyraźnie na tym niebie, a my jesteśmy amatorzy w astrologii, więc jeszcze nie jesteśmy wszyscy... Chciałbym tylko sprostować jedną rzecz. To nie jest tak, że odchodzi się od południowego węzła i że się nie robi rzeczy związanych z południowym węzłem w czyimś horoskopie urodzeniowym. Nie da się. Przeszłości się nie da wymazać. Jeżeli ktoś rozumie swój południowy węzeł i myśli, że zupełnie odizoluje się od tego, co kiedyś przeżył, nie da się. Jedyne, co możemy zrobić, to zreflektować się nad przeszłością w nowy sposób. Podjąć nowe decyzje i
I z tego powodu węzły są w retrogradacji zawsze. One zawsze są w przeciwną stronę idą do wskazówek, nie do wskazówek zegara, tylko na zasadzie one idą zgodnie ze wskazówkami zegara. One idą w przeciwną stronę do planet, do ruchu planet na kosmogramie. I no, my nie możemy się pozbyć tego, prawda, południowego węzła, możemy się jedynie zreflektować, bo one są w retrogradacji. Redo. Powtórz coś. Przemyśl coś jeszcze raz. Jeszcze raz spójrz na to. Ale... Czyli no, patrzymy się teraz na swoją przeszłość poprzez pryzmat archetypu byka. Po prostu. Ale to jest właśnie ewolucja, czyli przestać trwać w traumach przeszłości i zacząć się patrzeć na to z innej perspektywy, w inny sposób i zmienić podejście do tego. Mhm. Fantastycznie. Bartku, no to pięknie opowiedzieliśmy, opowiedziałeś nam o tym miesiącu, o tych energiach. Bardzo ciekawa rozmowa, jak zawsze. A dzisiejszym tematem jest też właśnie poruszenie obecnego archetypu. Mamy porozmawiać o archetypie lwa, o jego symbolice, o tym, jak on się przejawia na naszym kosmogramie i co to może oznaczać też w miejscu, w jakim on jest. Jesteśmy teraz właśnie w sezonie lwa i to jest energia, która może nam w jakiś sposób pomóc. No ale zobacz, często się mówi, że lew to takie ego, że to jest król, który potrzebuje swojego dworu dla poklasków i uwielbia, wiesz, być centrum zainteresowania. I czy tak naprawdę jest z tym lwem? Ja myślę, że powiesz nam o tym więcej z poziomu ewolucji. No trochę tak jest. Jeżeli możemy nasze listki sobie zobaczyć, no to tak. Lew, jak widzimy, on to jest sezon tuż po archetypie, tuż po sezonie raka. Czyli ogólnie jak patrzymy sobie na to nasze kółko, o, teraz jest super widać, jeżeli patrzymy sobie na to koło nasze, to musimy wiedzieć, że to koło zaczyna się w znaku barana. I baran to jest ten moment zapalny w ogóle życia. To jest moment, w którym impuls życia zaczyna się. To jest iskra. Ja żyję. I od tej iskry barana, ten impuls życia, czy też puls życia, on przechodzi kolejno przez 12 faz, którymi są oczywiście znaki zodiaku, czy też archetypy znaków zodiaku. I widzimy, że on przechodzi przez znak byka, przez znak bliźniąt, raka i lwa. To nie jest byle jaka kolejność. Ta kolejność jest spowodowana tym, jak ogólnie życie w każdej istocie żyjącej ewoluuje, zmienia się i wzrasta. Czyli tego rodzaju schemat od barana do ryb możemy zastosować na przykład do narodzin psa, do narodzin kota, do narodzin kwiatka jakiegoś, do narodzin biznesu też. Czyli do narodzin czegokolwiek, czemu my dajemy jakiś sens. I dochodzimy do momentu, w którym spotyka ten impuls życia po raz drugi archetyp żywiołu ognia. Po raz pierwszy ogień to jest baran, czyli to jest ogień tak zwany kardynalny. To jest energia, która działa, która robi dwa kroki w przód, czasami raz do tyłu. Ja robię akcję, później zobaczymy, co z tą akcją będzie. Czy ta akcja zostanie na tych dwóch krokach w przód, czy jednak się cofnę. Tak działają kardynalne znaki. I drugim archetypem żywiołu ognia jest lew. I to już jest ogień, który ma troszeczkę inną jakość. On ma jakość stałą. Jest jeszcze jeden, znak żywiołu ognia. Strzelec. To jest tak dokładnie. Od razu uśmiech. Dużo wiesz o strzelcu. Strzelec jest jakością zmienną. A żywiołu ognia. Ogólnie jak patrzymy na to, czym jest ogień, no to ogień jest duchem w człowieku. Duch do życia, chęć do życia, zapał do życia. To jest takie wręcz zrozumienie tego życia, które jest w formie naszej, człowieka. I mamy teraz archetyp lwa, czyli on powstał z archetypu raka. W takim razie musimy zastanowić się, czym jest rak. W astrologii ewolucyjnej, prawda, archetyp raka jest dostosowywany do czegoś, co nazywa się ego. Dlaczego? No bo jak widzimy tego raka, on ma coś takiego, prawda? On chroni coś.
jest w ten sposób. Rak to jest inaczej wszelkiego rodzaju kontener, wszelkiego rodzaju pojemnik, wszelkiego rodzaju forma. W tym wypadku do czego? Do świadomości. Do ludzkiej świadomości. To jest tak, jakbyśmy zamknęli ludzką świadomość, rak, w formie człowieka i daje nam ego. Dla mnie ego to jest rak, a nie lew. I rak, i archetyp lwa, mówi nam, ja czuję to. Ja czuję się w ten sposób, w tym momencie w taki sposób. Ja lubię to. Ja nie czuję się teraz bezpieczny w tym otoczeniu na przykład. I to daje nam wizerunek własny. Jeżeli ja czuję coś, to znaczy, że jest to moje. To znaczy, że jest, to musi być moje. To musi być wynikiem czegoś, co jest zupełnie moje. Moje są uczucia. I prawda, te uczucia poprzez powtarzalność czasu ustanawiają pewnego rodzaju fundament. Czyli jeżeli ja czuję się w ten sposób i mija jeden rok, i drugi, trzeci, i czwarty, to daje mi sens osobowy. A, to jestem ja, to ja jestem taki. Czyli ego. To jest ego, czyli to jest taki kontener do świadomości duszy. Ten kontener, moim zdaniem, ma taki mały wizjer, przez który obserwuje świat na zewnątrz. Ja, dla mnie tym jest ego. I teraz następuje, prawda, z archetypu raka, następuje lew. W takim razie, jeżeli ja wiem, co czuję, co lubię, kim jestem, wiem, jak siebie nazywam, ja Bartek, a Bartek lubi to, a Bartek nie lubi tego, to naturalnie ta energia w znaku lwa dostaje mocy do działania. Czyli ten Bartek, którym ja wcześniej siebie nazwałem i już wiem, że to jestem ja, że to jest moje ego, że to jest ten atom ego, który zupełnie jest inny od wszystkiego innego niż ja, czyli ego. Jeżeli ja już to wiem, jeżeli ja już mam fundament jakiś, to teraz ja chcę to uzewnętrznić. To teraz ja chcę to, kim jestem, to jak siebie czuję, projektować na zewnątrz. I pojawia nam się lew. Lew jest piątym znakiem, czyli piąty dom astrologiczny dla mnie jest bardzo podobny do tego, czym jest archetyp lwa. Również do tego, czym jest Słońce w horoskopie. Jak sobie zobaczymy, czym jest Słońce, jaki jest symbol Słońca, to jest dosłownie okrąg, kropka w środku, centrum. Czyli w archetypie raka my szukamy swojej osobowości, kim jesteśmy. Lew energetyzuje to i powoduje, że ta osobowość chce mieć po raz pierwszy kontakt socjalny. Chce mieć po raz pierwszy kontakt, chce wyjść poza siebie. Tak jakby. To jest pierwszy taki impuls do tego, żeby wywrzeć wpływ na życiu dookoła. No bo jak patrzymy na archetyp lwa, to nie jest zupełna skrajność. On ma swoją pozycję. On ma archetyp po drugiej stronie wodnika. I ta energia lwa zawiera w sobie trochę wodnika, tak samo jak wodnik zawiera w sobie trochę lwa. To jest jak ten znaczek biało-czarny yin-yang. Tam jest zawsze kropka przeciwnego koloru w każdej z połówek. Czyli ten lew po raz pierwszy uczy się takiego, a ja już wiem, kim jestem, wiem, co lubię, to ja teraz pokażę to innym. To ja teraz będę projektować to na zewnątrz. To ja chcę teraz, żeby ludzie zauważyli, kim ja jestem. I ponieważ to jest archetyp ognisty, on zawiera w sobie dużo czasami takiego zdrowego egotyzmu, bo to jest potrzeba. Ludzie mają potrzebę do tego, żeby, prawda, być dostrzeżeni, żeby być docenieni również, żeby tworzyć, żeby uzewnętrzniać się. Dla mnie tym jest lew. Lew też oznacza takie rzeczy, na przykład kreatywność, jak aktualizowanie siebie samego. To jest czasami można ten archetyp lwa postawić na piedestale tej piramidy potrzeb. Jeżeli sobie zobaczymy piramidę potrzeb Maslowa, to tam na samym czubku, jak dobrze pamiętam, jest albo samoaktualizacja, albo samotranscendencja. I dlatego często lew jest uważany za ego. Moim zdaniem to raczej rak jest ego, ponieważ ego nie jest czymś złym, a my lubimy mówić o osobach, które mają silną osobowość i silnie wiedzą, kim są. Lubimy na nie mówić egoiści,
prawda? Bardzo często, albo egocentrycy. I jest to naturalna potrzeba każdego człowieka. To jest naturalna potrzeba. Czyli potrzeba do aktualizowania siebie. Czasami archetyp lwa też jest związany z dziećmi, z potomstwem również, no bo jeżeli w raku tworzymy rodzinę, dzieje się tak zwany nesting, czyli takie tworzenie sobie gniazdka, rodziny, jakiegoś miejsca, do którego wracamy po dniu pracy na przykład, miejsca, w którym regenerujemy swoje emocje, rak, archetyp wody, to tak naprawdę później automatycznie, czy też z nudów, czy z braku roboty, czegokolwiek do zrobienia, prawda, ludzie po prostu potomstwo wydają na świat. Dzieci. Prawda? Dzieci. Archetyp lwa reprezentuje dzieci. To jest też sztuka, to jest ukoronowanie wewnętrznego dziecka. To jest takie dostrzeżenie w ogóle tych energii bardzo takich, takich niewinnych w sobie też. Energii lwa. I każdy to ma. To, że wspomniałaś, że te lwy potrzebują poklasku i tak dalej, to trochę, jeżeli tak się dzieje u kogoś w horoskopie, ktoś może mieć silne słońce, na przykład słońce w pierwszym domu, prawda, albo połączenie słońce-mars na przykład, to wtedy troszeczkę ta energia lwa i archetypu lwa jest zniekształcona, bo tak naprawdę zdrowy lew nie potrzebuje poklasku, on ma samowalidację od wewnątrz. On wie, że on jest przede wszystkim czym? Słońce. Jest dzieckiem Boga. I on nie musi tutaj, prawda, szukać aprobaty od innych, jeżeli rozumie, że jest po prostu tutaj, że Bóg mu dał życie, że ta energia dała mu życie i on po prostu istnieje i może cieszyć się tym życiem. On nie potrzebuje oklasku jeszcze, żeby ludzie się cieszyli. O, żyjesz, my też żyjemy, ale ty żyjesz bardziej. to potrzebujesz więcej, prawda, lajków, więcej uwagi na sobie, więcej czegokolwiek. Czyli ten lew czasami, jeżeli jest zniekształcony, prawda, działanie lwa, on potrzebuje uwagi na sobie, żeby zostać w ogóle docenionym, prawda, ale przez środowisko zewnętrzne. Ale cały rozwój odbywa się wewnątrz człowieka, tak na dobrą sprawę. I archetyp lwa czasami może powodować, że ludzie po prostu zrobią wszystko tylko po to, żeby mieć 5 minut uwagi poświęconej na sobie. Nie tylko poprzez pozytywne rzeczy, czasami przez negatywne rzeczy kreują wokół siebie mętlik, zawieruchę jakąś, tylko po to, żeby się działo wokół nich, tak jak ten znak Słońca, okrąg i centrum. Ja jestem tutaj, wszystko się kręci wokół mnie, prawda? Jeżeli tego jest za dużo, no to wtedy dzieje się coś, co nazywa się egoizmem. Nie egotyzmem, tylko egoizmem. Egotyzm to jest coś, co można określić za zdrowego. A, ta osoba dba o siebie. Nie jest egoistyczna, bo na przykład pomaga innym, pomaga mi, pomaga komuś, ale prawda, jeżeli już mówimy o egoizmie, to wtedy jest takie, to jest związane z wykluczaniem kogoś. Na przykład na korzyść własną. To jest już wtedy egoizm. Czyli ten lew tak naprawdę to jest takie zdrowe cieszenie się sobą. Oby było zdrowe. I jeżeli jest tego za dużo, jeżeli tej energii lwa, po prostu jeżeli ona się kotuje tylko wokół nas, no to wtedy taki lew, taka osoba, która ma silny lew, denerwuje się, że ona nie jest w ogóle zauważona, że w ogóle nie ma aprobaty od innych, że nikt jej nie dostrzega, nie ma siły, nie ma celu do życia również, bo to jest lew, to jest cel też. I zaczyna się zadufanie, duma. Zaczyna się za bardzo takie patrzenie tylko na siebie i denerwowanie się, że nikt nie uważa, że ja jestem specjalny. I wtedy wkracza na pomoc archetyp przeciwny, czyli wodnik. Wodnik pokazuje nam w postaci szoku takiej osobie, na przykład, która ma trudny archetyp lwa, bądź też przejawia w jakiś sposób zniekształcony ten archetyp lwa. Wodnik, Uran i dom 11, czyli przeciwieństwo lwa, pokazuje takiej osobie w postaci szoków, zwłaszcza w postaci szoków od przyjaciół, grup znajomych, że hola, hola, ty nie możesz tylko myśleć o sobie. My jesteśmy tutaj w community, w społeczności, wszyscy razem żyjemy. Wodnik. Wodnik. Dlatego dzieją się uraniczne i wodnicze szoki czasami. Ktoś przeżywa, zastanawia się, kurczę, no ja byłem takim dobrym kolegą, a tu się wszyscy ode mnie na przykład odwrócili.
I wtedy to jest znak dla takiej osoby, ej, zaraz, zaraz, ty nie możesz tylko myśleć o sobie. Uczestniczysz w grupie, uczestniczysz w pewnego rodzaju, prawda, zbiorowości. Ty musisz swój cel i swoje poczucie specjalności dostosować do innych. Nie może się wszystko kręcić wokół ciebie. Nie możesz mieć celu lew, który spełnia tylko twoją egotyczną potrzebę. Twój cel musi mieć również nieść korzyści innym. I wtedy to jest zdrowe wyjście z energii lwa w kierunku energii wodnika. I z tego też powodu powiedziałem, że to jest po raz pierwszy energia taka życiowa, w której to ego chce być socjalne. Czyli jeżeli ja mam poczucie misji, jeżeli ja chcę dać innym astrologię, to ja nie może się ta astrologia tylko wokół mnie kręcić, prawda? O, jakie to ja znam, jaką mam wiedzę, jakie to mam coś tam. Ja muszę, prawda, dać to innym. To musi rozwiązywać jakiś problem społeczny, to musi rozwiązywać coś z zewnątrz. I wtedy ten flow energii, ten przepływ energii jest naturalny. Jeżeli nie, to dzieje się coś, co Jeffrey Wolf Green bardzo fajnie opisał. To się nazywa syndromem głodującego artysty. Czyli ktoś maluje obrazy, ktoś robi piękną sztukę, piękne kreatywne rzeczy i on się denerwuje. Kurczę, nikt nie zauważa tego. Ja robię takie fajne obrazy, takie fajne mam umiejętności, tak kreatywny jestem. Nikt tego nie widzi, to ja się na wszystkich obrażę. To ja będę głodować, ale będę dalej tworzyć. Tutaj jest błąd, prawda? No bo wtedy ta energia tego tworzenia nie ma ujścia dla społeczności, wodnik. No bo co z tego, że ja namaluję 5 obrazów na przykład, jak one się nikomu nie podobają, nikt nie chce ich kupić, nikt nie chce zrobić wystawy, wernisażu jakiegoś, to znaczy, że coś jest nie tak z moim zachowaniem. To znaczy, że gdzieś nie ma czego, brakuje czego? Obiektywności. Obiektywność to jest wodnik, to jest zupełnie coś przeciwnego do archetypu lwa, subiektywności. Prawda? Czyli ten lew, jak jest niekształcony, no po prostu jest w stanie głodować, ale tak bardzo wierzyć, że ma taką misję silną, że po prostu aż umrze z głodu. Tyle było z jego misji. Prawda? Czyli tak działa ten archetyp lwa. No, ogólnie z pozytywnego punktu widzenia to jest czakra serca. To jest tworzenie z tego, co się czuje wewnętrznie. No i nie zapominajmy, że serce to jest pudło rezonansowe. Nie do końca jest pompa. To jest pudło rezonansowe, które dosłownie z metafizycznego punktu widzenia ono wysyła fale elektromagnetyczne na zewnątrz. I dlatego niektórzy mówią, że lew ma serce dobre. To jest prawda. Jeżeli ktoś tworzy z serca, no to ten rezonans jest tak rezonujący, że on przyciągnie do siebie ludzi, którzy faktycznie widzą w celu tej osoby coś dobrego. Czyli to jest oczywiście duma, to jest prawda, ta energia kreatywności, kierowania się sercem, tym, co czujemy, prawda? Ale to wiadomo, trzeba balansować jak z każdą inną energią. Jeżeli chodzi o takie, o taką również ciekawostkę, charakterystykę tej energii lwa, to jest to, że ludzie, na przykład artyści, którzy mają silnego lwa, często uważają, że kreatywność, która ich napędza do tworzenia, jest ich, że to jest ich własny twór. Otóż nie jest, moim zdaniem. Ja uważam, że kreatywność, jeżeli ktoś jest kreatywny, jeżeli widzimy, że na przykład takiego artystę jak Banksy, ten taki gościu, co graffiti fajne robi, street art, jeżeli fajnego artystę na przykład, to zauważcie, on raz tworzy, raz nie tworzy. Raz na jakiś czas coś zrobi. Na przykład raz na rok namaluje coś i wszyscy, wow, tu Banksy był, namalował coś fajnego. Prawda? Ta energia kreatywności, którą lew czuje, to nie jest ciągły strumień. Pomimo tego, że lew to jest znak stały. Energia kreatywności to jest strumień, do którego my się możemy podłączyć, ale nie zawsze. Czasami jest natchnienie, czasami nie ma natchnienia. I osoby, które, artyści na przykład, którzy zupełnie utożsamiają tą energię kreatywną z sobą, po prostu muszą zrozumieć to, że to nie jest ich energia, to jest wypożyczona energia. Wszystko jest wypożyczone, tak naprawdę.
Czyli ten lew to jest ta kreatywność, no ale to jest coś, co zostało dane nam na chwilę, na jakiś czas. Czasami możemy czuć wenę, czasami nie. I tak działa Słońce. Tak działa w horoskopie Słońce, dom piąty również. Czyli nie zawsze jest tak, że ktoś ma silny lew, to od razu będzie, prawda, prezenterem jakimś w telewizji. Nie zawsze. To albo jakimś aktorem, czy też kimś to tworzy. Jakieś kreatywne rzeczy. Czasami jest tak, że te osoby na przykład zupełnie pozbawione są tego. Bo jeżeli ktoś ma silne Słońce w horoskopie, nie wystarczy tylko mieć to. Ta energia musi być też dobrze poprowadzona. A my niestety żyjemy w takim świecie, w którym, żeby zrobić coś lepiej, to bardzo często to się dzieje przez krytykę najpierw. A ty robisz to źle, 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 powinnaś zrobić tak. I wtedy ta energia lwa niestety kuleje. Niestety dostaje po łapkach. Prawda? I wtedy my coraz bardziej zaczynamy powątpiewać w to, że w ogóle mamy taką oryginalną w sobie energię, no bo każdy ma. Prawda? No bo jeżeli wychodzimy z archetypu raka, czyli ego, ja jestem zupełnie unikalny, nie jestem kimś zupełnie odseparowanym od innych, to znaczy, że przedłużenie tej energii do lwa również powoduje multum różnorodności ekspresji, prawda? A jeżeli nam na przykład podczas, no, zazwyczaj to się dzieje w okresie dojrzewania, prawda? Kiedy my jesteśmy zdani na przykład na rodziców, tylko jeżeli nam ktoś mówi, że a ty to źle zrobiłeś, a ty to, a ty to, i zwłaszcza pokolenie Plutona w znaku Panny, uważajcie. Twoje? Nie, to jest pokolenie moich rodziców, to jest pokolenie, które po 56 się urodziło. Czyli tak naprawdę, jeżeli ktoś nam mówi, że ty nie umiesz tego, to wcale nie napawa kogoś, prawda, kto ma silnego lwa na przykład, do tego, żeby się rozwijał. Bo lew jest również wrażliwy, ta energia. I ona jest bardzo wrażliwa na krytykę. Niezwykle wrażliwa na krytykę. Jeżeli zobaczymy sobie, co jest po lwie, jest panna. Po lwie jest panna. Bartku, czyli my też mamy gdzieś tego lwa w naszych kosmogramach, więc dziękujemy za dobre komentarze i no wiecie, jak to bywa z krytyką. No tak, no to wiesz, akurat to się trzeba liczyć z tym, że po prostu no, ktoś, kto pokazuje się publicznie i w internecie, no musi się liczyć z tym, że nie każdego usatysfakcjonuje. Ale właśnie zdajemy sobie sprawę przez to, jaki jest archetyp lwa, że no, krytyka nie jest bodźcem do rozwoju, nie jest bodźcem do motywacji i lew to doskonale pokazuje, to jest podcinanie skrzydeł. To jest podcinanie skrzydeł. Ja uważam, że to ma swój pierwowzór ogólnie w troszeczkę źle wytłumaczonych naukach biblijnych, bo naprawdę to jest tak, że prawda, nas uczą, że cierpienie jest zbawieniem. Dlaczego? Z jakiego powodu? No? Jaki to ma sens? Dlaczego na przykład, żeby ulepszyć się, albo żeby na przykład schudnąć, to ja najpierw muszę spojrzeć na siebie w lustrze i zobaczyć, że jestem gruby i się nie znienawidzić, żeby w ogóle się ulepszyć? No to nie ma sensu. Prawda? Czyli my musimy w obecnych czasach dbać o to, o wewnętrzne dziecko, pielęgnować je, bawić się, prawda, być tym dzieckiem. I wszystkie archetypy tak naprawdę żywioł ognia mają coś z tego wewnętrznego dziecka. To jest taka ciągła potrzeba takiego odkrycia czegoś. Pojadę, no zobaczę, pojadę do Irlandii, zobaczę, jak tam jest. Ciekawe. Jeżeli nie tu, no to gdzie indziej. No coś ty. Prawda? Czyli no wiesz, ja na przykład mam południowy węzeł w znaku lwa. Jowisza w znaku lwa. Teraz jak ja wyjechałem tutaj, no też Merkury tranzytował przez mojego Jowisza. Tak się składa. Jowisz to jest też podróż, Jowisz to jest też ekspansja. Także no ja tak śledzę wszystko, jak to wygląda. I tak dziwnym trafem, no to ta astrologia odzwierciedla dużo tego, co się dzieje po prostu u mnie w życiu. Dajesz jej uwagę, ale to jest twoje narzędzie właśnie do zrozumienia siebie, do poznania twojej drogi życia. Taka twoja mapa życia, tak? Mówiliśmy o GPS-ie, a tutaj mamy konkretne kierunkowskazy praktycznie, na co zwrócić uwagę, w czym jesteśmy dobrzy. I temu służy właśnie poznanie własnego kosmogramu, do czego w tych wszystkich nagraniach wszystkich zachęcamy, żeby nauczyli się, żeby spojrzeli, żeby to skonsultowali, żeby ta nasza droga życia nie była taka na oślep, bo mamy to narzędzie, którym jest właśnie nasz kosmogram, astrologia. Bartku, mówimy dużo teraz o słonecznym lwie,
prawda? I tym wszystkim słonecznym lwom składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Tak Ale jest. tak jak mówisz, każdy ma tą energię lwa gdzieś w swoim horoskopie, w swoim kosmogramie, więc warto się temu przyjrzeć, bo to chyba w zależności od miejsca, w którym się ten lew znajduje u nas, zależy właśnie ta cena, jak będziemy wykorzystywać naszą siłę, siłę do działania, nasz potencjał, nasze talenty, naszą motywację, właśnie podejście do krytyki. Ja wyczytałam na twojej stronie internetowej, astrologiaewolucyjna.com, tak? W twoim blogu ostatnim o archetypie lwa i ładnie tutaj opisywałeś, że kiedy ta energia jest taka zrównoważona, zharmonizowana, to jest takie branie właśnie odpowiedzialności za siebie, tak? I patrzenie się od serca, co ja czuję, to jest właśnie to serce, czego ja chcę, co ja czuję. I to nie jest tylko tak, że on potrzebuje poklasku, on po prostu wie, czego chce i ma bardzo dużo samomotywacji, tak jak pisałeś, jak, samomotywacja, tak samo zaangażowanie, to są twoje słowa, tak moglibyśmy właśnie określić lwa. I tutaj właśnie przez krytykę, czy takie nieharmonijne podejście, to może być podcięte, a tak naprawdę tą siłę, takiej siły samozaangażowania, motywacji możemy użyć w danych aspektach naszego życia, żeby właśnie iść do przodu i poprawić sobie jakość naszego życia, prawda? No tak, każdy ma przede wszystkim słońce gdzieś w horoskopie swoim. No, tak. Każdy urodził się w jakimś sezonie słonecznym, czyli jeżeli na przykład mamy sam znak słoneczny, to już nam dużo mówi, jakiego rodzaju energia napędza tę osobę. Bo musimy również wrócić do czegoś zupełnie namacalnego, czyli do tego, że lew jest władany słońcem. Bez słońca my nie mielibyśmy życia tutaj. Dlaczego? Bo słońce daje nam światło i daje ciepło. I stąd ta czakra serca, prawda? Stąd to ciepło lwa też, ponieważ jest władane słońcem. I każdy ma w horoskopie słońce, prawda? W jakimś znaku. I każdy ma na pewno w jakimś domu astrologicznym słońce. To nam dużo mówi na temat jakości tego motorka, który napędza człowieka. Dokładnie. Tej witalności, która płynie w człowieku tym. No bo słońce, skoro jest tym punktem centralnym, to znaczy, że ono jest również punktem integrującym wszystko. Jeżeli nie mielibyśmy słońca, to nie widzielibyśmy Marsa, Wenus, Jowisza, Saturna. Nie bylibyśmy w stanie ich zobaczyć. I dzięki słońcu możemy widzieć je. To znaczy, że słońce odgrywa bardzo ważną rolę. Integruje w ogóle to, co my widzimy. Wszystkie inne, prawda, czynniki w przyrodzie tak naprawdę. Czyli to słońce, no tak, to jest samo zaangażowanie do tego w ogóle, żeby stać się kimś, kim się jest w danej inkarnacji. I to jest właśnie ciekawe. Czy z perspektywy astrologii ewolucyjnej słońce pokazuje nam tak jakby cel, tak jak i zwłaszcza dom, w którym jest słońce, cel na daną inkarnację, ale w obrębie długości ewolucji duszy to jest tylko jedno życie. Bo pokazuje nam głębiej, na przykład Pluton, gdzie dana dusza ma na przykład jakieś głębsze, prawda, głębsze lekcje do rozwoju. Natomiast Słońce jest bardziej związane z daną inkarnacją. Ponieważ my się rodzimy, wychodzimy na ten świat, prawda, dostajemy blask w oczy, jesteśmy w tym świecie na daną chwilę i już tutaj zegarek się zaczął, zegar tyka i prawda, no, urodziliśmy się na przykład w części roku, w której na przykład dzień jest krótki albo w przeciwieństwie dzień jest długi, to ma duże znaczenie też. Na przykład wtedy, jeżeli na przykład teraz mamy słońce w znaku lwa, to znaczy, że dzień skraca się, prawda? Słońce tak jakby od koziorożca, od Bożego Narodzenia, dni zaczynają na przykład wzrastać. To ma też znaczenie, bo my żyjemy w cyklu przyrody i za bardzo myślimy intelektualnie o tym, o swoim życiu, czym jest życie, natomiast to jest bardzo proste. My żyjemy i rodzimy się w momencie danego cyklu, gdzieś w którymś momencie danego cyklu i każdy z cyklów ma tak jakby poszczególne sfery rozwoju. Tak samo jak mamy na przykład nów, później mamy pierwszą kwadrę,
później mamy na przykład pełnię i tak dalej, i tak dalej. My rodzimy się w danym sezonie słonecznym. To jest dosyć istotne. Czyli to słońce no, jest takim napędem po prostu. Ja widzę to jako napęd. I dom astrologiczny, w którym słońce jest, on pokazuje nam sferę życia, w którym ta energia może najbardziej rozkwitnąć. No bo jak pójdziemy sobie, jak spojrzymy sobie na te nasze listki od barana do lwa, to tak jakbyśmy zamknęli sobie, prawda, od barana do lwa, te pięć znaków. Zaczęli od ognia, baran, i skończyli na ogniu, lew. I spójrz sobie na przykład, jak wygląda znak barana. To jest energia tryskająca w ten sposób. Jeżeli zasadzimy sobie ziarenko jakieś w ziemi, to pierwsze pędy to są takie właśnie pyk, takie dwa, pyk, coś takiego. A jak popatrzymy sobie na lwa, to on nie prezentuje tylko grzywy lwa. Dla mnie ta kropka, to koło w lwie, to jest owoc. To jest dosłownie owoc. Czyli baran, byk, bliźnięta, rak i lew, te pięć znaków, zaczynające się baranem, kończące się lwem, to jest tak jakby dana roślinka, dana osoba wydała owoc. Dlatego lew to są dzieci, potomstwo. Prawda? Czyli, a czym jest potomstwo? No bierzemy jedną osobę, jej najlepsze cechy genetyczne, drugą osobę, jej najlepsze cechy genetyczne, łączymy i daje nam coś jeszcze lepszego. Miejmy nadzieję, ale daje nam coś jeszcze lepszego. Prawda? Czyli skąd się bierze w takim razie ta samoaktualizacja? To jest tak jakby, prawda, roślina wydała plony swoje, czyli spuściznę tego, czym w ogóle jest. Prawda? Czyli na przykład jabłoń rośnie i pyk, mamy jabłko. Prawda? I możemy korzystać, możemy czerpać to, co najlepsze z tej rośliny. Tym jest lew. I tym jest to poczucie stałego ognia. Ognia stałego. Samoaktualizacja, samozaangażowanie, czyli stanie się czymś więcej. To jest lew. I dlatego czasami po prostu ludzie, no, którzy mają silnego lwa, tak się czują specjalnie, prawda? Bo oni się czują tymi owocami. już są na tym czubku, prawda? Tej piramidy tych potrzeb, tego rozwoju własnego. Dlatego to tak to widzę po prostu, taki prosty sposób chyba. Dziękuję Bartku, gratulujemy lwom jeszcze raz, najlepsze życzenia urodzinowe, tak a was zapraszamy właśnie do spojrzenia w kosmogram. Bartku, czy możesz polecić jakąś stronę, gdzie moglibyśmy właśnie sobie zobaczyć naszą mapę nieba i zacząć się tego uczyć? No ja polecam każdemu stronę astro.com. Tam to jest chyba strona, jeżeli sobie wejdziecie tam w ustawienia, jest takie menu i tam jest, to jest angielska strona, nie wiem, czy jest tłumaczenie polskojęzyczne. Tam później trzeba wejść sobie w Extended Chart Selection i sobie poustawiacie wszystkie rzeczy, jakie tam chcecie praktycznie, żeby widzieć na tym kosmogramie. Jest też software, czyli aplikacja na przykład na telefon, która nazywa się Time Passage chyba, jakoś tak. Ja używam aplikacji Astro Gold, takiego czegoś. Jest też polski program, który nazywa się Urania. I wydaje mi się, że to są zupełnie wystarczające rzeczy, żeby po raz pierwszy sobie sprawdzić, jak wygląda w ogóle czyjś horoskop. No właśnie, najpierw zobaczyć, jak to wygląda, a potem zinterpretować i zrozumieć te wszystkie symbole. No to zobaczyć, też jest wyzwanie. Przestać się, potem się przestać bać. Ale to jest to, do czego zachęcamy, taka nauka, kupić sobie książkę, słuchać właśnie takich nagrań, takich treści. I to jest ta burza taka neuronów, używać ich do czegoś innego niż do chaosu informacyjnego, a nauczyć się nowego języka, właśnie jakim jest astrologia, tych wszystkich symboli, umieć odczytać kosmogram. Naprawdę jest to świetna, świetna rzecz. Bartku, ja podam te linki w opisie pod filmem, możecie sobie zobaczyć i możecie zacząć właśnie spoglądać na wasz kosmogram. Jeśli chcecie mieć jakąś analizę, już taką interpretację, no możecie się na przykład zgłosić do Bartka. Bartek daje konsultacje, teraz jest troszeczkę rozerwany i bardzo zajęty, ale z odrobiną cierpliwości na pewno taką konsultację możemy od ciebie dostać, także ja bardzo polecam. Samemu jest dosyć ciężko, bo to jest nauka życia, zinterpretować własny kosmogram. Ja uważam, że kosmogram to jest dosłownie czyjeś galaktyczne imię. No, ładnie powiedziane. To jest imię i człowiek musi się nauczyć przeliterować.
O, nauczyć się je pisać, tak, dokładnie, Pisać, czytać, tak, używać. dlatego ja powtarzam, że no tutaj nawet astrolog nie jest w stanie wejść w czyjś kosmogram. No chyba, że jakąś inną, prawda, dziedziną astrologii się zajmujemy, ale astrologia humanistyczna no, ustanawia człowieka jako w ogóle sprawcę położenia swoich planet, na które my mamy wpływ od wewnątrz. Czyli nie jest to fatalistyczne spojrzenie na astrologię, tylko bardziej takie, a to jest twoje galaktyczne imię, naucz się alfabetu swojego, naucz się przeliterować swoje imię i zobacz, czy będzie tobie służyło, czy też nie. Dokładnie. A to już Także jakim dla mnie tym jest charakterem to kosmogram. imię napiszesz, Dlatego to mówię, twój że wybór. każdy musi być swoim własnym astrologiem i śledzić swoją drogę, prawda, ewolucyjną. I to jest szacunek Bartka do astrologii. Brawo ci za to. Ale nadal, jeżeli no potrzebujemy skonsultować to z kimś, kto wie więcej, zna więcej tych szczegółów, umie lepiej to zinterpretować, no to zapraszamy. Ja wiem, że to jest duża pomoc i może warto, a samemu też warto się uczyć i rozpoznawać te aspekty, ewentualnie skonsultować to, co odkryliśmy i dowiedzieć się więcej. Oczywiście namiary na Bartka są wszystkie pod filmem. Ja ci, Bartku, bardzo dziękuję. Fantastyczne nagranie. Dziękuję również, Piękny Agnieszko. powrót z urlopu z takim nagraniem. Moje ulubione spotkania. Bardzo fajnie się zawsze z tobą spotkać. Naszym widzom jeszcze raz dziękujemy za oglądanie. Za wasze dobre serca, za te lwiątka, które są właśnie w waszym wnętrzu, za to, że nas motywujecie do robienia tego dalej, waszymi dobrymi komentarzami i wszelkim wsparciem, dobrym słowem. Za to bardzo dziękujemy, to wszystko to jest energia. Bartku, jeszcze raz z całego serca w tym sezonie lwa ci dziękuję. Piękne Ja również nagranie dziękuję. i życzymy ci tam no, powodzenia i wszystkiego dobrego, żeby ci się wszystko poukładało w tym nowym środowisku, na Zobaczymy, nowym jak to miejscu, pójdzie. dobrych doświadczeń, nowych zmian, tak, i harmonijnych. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i dziękujemy. Do usłyszenia, do następnego No spotkania. tak, Trzymajcie się. spotykamy się niedługo, za miesiąc. Do widzenia. Tak jest. Pa, pa. Pa.